Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym Was zabrać nad graniczne meandry Odry, czyli jeden z dwóch odcinków na całej długości Odry płynącej w Polsce, który nie został jeszcze uregulowany w stopniu znacznym przez człowieka. Akurat 2 tygodnie temu ustąpiła z tych okolic powódź, więc zobaczymy, jakie wywołała ona zniszczenia, ewentualnie jakie miała dobre i złe strony. Tak wygląda brzeg rzeki, jak widać nastąpiła tu dość spora erozja. Dokładnie widać, jak wiele znajduje się w tym miejscu meandrów, które rzeka po prostu podmyła. Teraz znajdujemy się na terenach zalewowych i tu wszędzie w trakcie tej powodzi płynęła woda. Powalone rdesty nie są wynikiem, że tu ktoś po prostu przejechał traktorem, tylko tu po prostu prowadziły liczne powstałe w czasie powodzi cieki wodne. Czy jednak powódź przyniosła tylko zniszczenie? Otóż popatrzmy. Proszę Państwa, naprawdę tak zielonej trawy w listopadzie nie widziałem. Otóż powódź tak wspaniale użyźniła glebę, proszę tylko zobaczyć, jaka ona jest teraz. Nie dość, że żyzna, to jeszcze pełna odżywczych minerałów z rzecznego mułu. Wszystko to pozwoliło w bardzo krótkim czasie wyrosnąć widocznej tutaj trawie. Co mnie jednak jeszcze bardziej zadziwia, to odporność lasu łęgowego na liczne zalania. Żadne drzewo, które widziałem, nie zostało powalone w trakcie trwających powodzi. Na brzegu znalazłem również sporo piasku, który świadczy, jak wielką siłę nośną mają w trakcie powodzi rzeki. Na razie mamy listopad, ale na pewno wrócę tu jeszcze na wiosnę, żeby sprawdzić, jak naniesiony muł rzeczny wpłynął na wzrost roślin oraz jakie nowe nasiona i nowe gatunki roślin zostały tutaj przyniesione przez nurt rzeczny. A tymczasem zobaczmy jeszcze rosnącą mimo późnej pory roku trawę. W tym miejscu znalazłem pierwsze powalone przez tegoroczną powódź drzewo. Po drugiej stronie widać materiał skalny, który został tu przetransportowany przez liczne potoki, aż z pobliskich Beskidów.